Daily Vlog, 21 luty 2023, godzina 10.32, wtorek. Dzisiaj od rana pada deszcz, więc nie chciało mi się rano nagrywać, biegając z parasolką na wietrze tych paru porannych słów. Także ponuro, dalej słońca nie widać, dalej wieje wiatr, coś tam co chwilę kropi. No, plan na dzisiaj, jeszcze nie mam planu na dzisiaj. Nie wiem, co będę dzisiaj robił, ale zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Także zapraszam. A jakby to jest się, jaka muzyczka leci w tle, to jest to Kruk. Zacząłem przeglądać ostatnio internetowe wydania Metal Hammer. W sumie nie tyle wydania całe, co płyty miesiąca. I właśnie to jest najstarsza płyta miesiąca, jaką udało mi się znaleźć. To jest rok 2011, czyli 12 lat temu ta płyta wyszła. Nazywa się It Will Not Come Back. Bardzo fajny polski heavy metal, hard rock. Musicie sami sobie zobaczyć. Zaskakująco dobre i zupełnie nie znałem tego. Dzisiaj miałem wyjść trochę wcześniej, ale okazało się, że mam rozładowane słuchawki, więc wszedłem pół godziny później, żeby się trochę podładowały. No. A słuchawki mi są po to, bo słucham podcastów i audiobooków. I dzisiaj zauważyłem, że się pojawił czwarty tom Herezji Horusa w Audioteka klubie. No więc słucham 14 godzin. Warhammera 30 tysięcy. Doszedłem do końca obszaru zabudowanego, ale przede mną jeszcze od muchów osiedle Śliwice. No i tak, dzisiaj nie wiedziałem, co zrobić, więc pomyślałem sobie, a wezmę sobie rano do Nautikę, wylosuję sobie jakieś miejsce i tam pójdę. No i wylosowało mi miejsce, to jestem ja, o miejsce tutaj. Koło Nysy Kłodzkiej, kanału Ulgi z jeziora Otmuchowskiego. No i zabawna sprawa, żeby tutaj dojść, mogę albo się przeprawić mostem cukrowniczym przez kilka odcinków na przykład, albo brodem sprzed wielu odcinków, albo wiaduktem obwodnicy, gdzie nie ma ścieżki pieszej. Więc pierwsza opcja, spaść z mostu do Nysy Kłodzkiej. Druga opcja, przejść przez brud w środku zimy. Trzecia opcja, jest przejechanym przez samochód. No, życie to nie RPG, więc żadnej opcji nie wybiorę. I wylosuję zaraz jakieś inne miejsce, jakąś inną ścieżkę, jakiegoś innego punktu, żeby wbić trochę kroków, a może zobaczyć coś ciekawego. Chociaż już się robi ciemno, więc chyba za wiele nie zobaczymy jeszcze. Wylosowałem następny punkt gdzieś na terenie jeziora Otmuchowskiego. I teraz sugeruje mi, żeby cisnąć tam drogą na paczków, a później ścieżką odbić i wejść do jeziora. No, ścieżka spoko, się zgodzę, akurat to jest dobra opcja ta tutaj. Ale iść tędy to jest bieda. Dobra, to następny punkt. No dobra, tym razem punkt niedaleko stąd. Czemu to się tak kręci? Przestań się kręcić. O, jest, dobra. Punkt niedaleko stąd. Co prawda w parku, więc za wiele widać nie będzie, ale jeszcze nie jest jakoś tak mega ciemno i mega późno, więc pozwolę sobie na ten kawałek spaceru. Zapraszam. Dotarłem. A w sumie raczej dotarłem do najbliższego punktu, który jest ścieżką. Bo sam punkt docelowy jest tam gdzieś przede mną, na środku pola. I to już byłoby biedne. No i co? I nic tu się nie dzieje. Nie wiem, czy coś widzicie, bo ja nic nie widzę na ekranie kamery. Dobra, to jeszcze jest tam chyba jeden punkt. Tak? No, jeszcze jeden punkt mogę wylosować i zobaczymy, gdzie mnie nogi poniosą. Następny punkt po drugiej stronie rzeki. Może i bym poszedł, gdyby przejście... Oj, nie widać. Gdyby przejście było otwarte o tej porze jest zamknięte. Więc nie. Losujemy dalej.
Środek jeziora. A zobaczmy. Ciach, 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 ciach. Pięć kilometrów mi wyliczył. Jak on to zrobił? Dobra, bez sensu. Znam ten punkt i wiem, jak tam iść, ale chciałem zobaczyć, jak to nawigacja poprowadzi tajemniczymi ścieżkami i chyba przesadziła z tajemniczymi ścieżkami. Dobra, jeszcze jeden. Spróbujemy. Generuj nowy punkt. Randonauting pełną parą. O, i tu już jest coś sensowniejszego. Kopiuj współrzędne. To wykasuj. Tutaj wklej. Jest i punkcik. Ojo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 j
3 minuty. No, czyli wracam. No dobra, no to wracam. Problem z współrzędnymi generowanymi prawdziwie losowo jest taki, że te współrzędne są prawdziwie losowe. Czyli, że no, wypadają na środku pól, jezior, rzek, jakichś chaszczów, czegokolwiek. I we Wrocławiu na przykład to było trochę zabawniejsze, bo tam na ogół lądowałem na jakichś ogródkach działkowych i czasami udawało mi się do nich wejść, a nie udawało mi się do nich wyjść. Bo akurat ludzie zamykali ze sobą furtki i błądziłem, żeby znaleźć jakieś sensowne wyjście. W Mochowie też są ogródki działkowe, ale chyba już nie są zamykane z tego co widziałem. Chyba raz w niektórych miejscach nie ma płotu, więc trochę podubadają, no ale w sumie czego spodziewać się. Po co komu ogródki działkowe w Mochowie? W Wrocławiu to zdecydowanie większy popyt. No, także na tym już kończę dzisiaj. Mądrości żadnej nowej ode mnie nie zaznacie. I tyle. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. I zapraszam na kolejne, może tam coś się trafi porywającego. Dzięki, hej.